Siemanko, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny prosto z boiska. Siemano panowie i dzisiaj czas powtórzyć coś, co robiliśmy prawie 2 lata temu, 1,5 roku chyba dokładnie. Był odcinek z Dawidem De Geą. Dzisiaj czas na Manuela Neumayera. Lisu, wracasz po kontuzji, także tutaj oczekiwania są duże wśród kibiców. Zaczynamy z niskiego C i będziemy bronić dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Oczywiście łapka w górę i pod spodem w komentarzu piszcie, kogo kolejne piłkarskie wyzwania chcielibyście zobaczyć z tych, co jeszcze ich nie było. My się idziemy rozgrzewać, w zasadzie panowie, no i lecimy. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, tradycyjnie informacja dla moich wszystkich pełnoletnich widzów. Pamiętajcie, że piłkę nożną można obstawiać na efortuna.pl. Oczywiście najlepsze ligi na świecie. Ligę angielską, hiszpańską, włoską, niemiecką, francuską, czy też ligę polską. No i teraz nowość. Pamiętajcie o tym, że macie bonus na Fortunie 2230 zł do zgarnięcia. Sprawdzajcie ofertę, zajrzyjcie sobie, jak to wszystko wygląda, a my lecimy z odcinkiem. Jasna. No dobra, nasi bramkarze są już rozgrzani, zaraz zadecydujemy, kto będzie zaczynał. Oczywiście kamień, papier, nożyce, ale najpierw powiem wam, o co chodzi. Mamy za nami 3 bramki i pomiędzy bramkami my stoimy z Dawidem, wy sobie wyrzucacie. Fajny wyjazd taki ręką, akurat Manuel Neuer potrafi tak wyrzucić daleko, więc panowie, bijcie się o to, kto zaczyna, zobaczymy jak pójdzie. Good luck, jak nas kazałem. Dobra. Fame MMA 10, jak coś, to do mnie oferty. Dobra. 3, 4. I kto? Ja pierwszy. Dobra. 5 piłeczek dla ciebie i lecimy. Wujek kazał powtórzyć jeszcze, że bez kozła musi wpaść piłka. Jak się odbije, no to bez punktu, więc oni będą tam sędziami. Ja lecę z pierwszą piłką. Od prawej lecimy, co? Uj! Gościu. Uznam, uznam. Z jednym kozłem wam uznam jeszcze. Dziękuję. Ho. To jeden kozioł wam dam. Dobrze daje. Gościu! Dobra jest, 2 na 2 rzucił. 3. Ty pozycję zmień, człowiek. Gosh. Ty, Lisu, może ty się minąłeś z powołaniem. No raczej. 4? 4 na 4. Tak? No i elegancko, to 5 na 5. Kurde! Ostatnio przegrałem przez pogodę, dzisiaj jest słoneczko, nie ma wymówek. Dzisiaj nie ma wymówek. Co chłop dał? No śmieszna sprawa generalnie, jest 5 na 5. Także to będę się super bawił. Dobra, dziękuję. No nie. Jest. Jeden kozioł. Jeden kozioł, dobrze, 2. Oj! Ajajaj! 3-1. Dobre. Wejdzie górą? Tak jest, no pięknie. To jest dobry rzut. Ale ta idealna była. 3 na 5. No, śmieszna sprawa, no 5 na 5 nie ma szans. Jakby się udało powtórzyć, to nie pogardziłbym. To zmieniasz pozycję. Ojojoj! O Jezu, już myślałem, już wiesz, no look. Myślałem, że już nie ma. Ty, popatrz, od razu dał! Chłopie, no ja na konterkę daję idealne. Oj, dobra, na lewy super miałem celować. Podpalił się chłopaczek. Tak, już mi ręka z barku wypada. Siedzi? Siedzi. No, gorzej, gorzej. Ale serio. 10 rzutów i od razu ręki nie mam. Dobra, plan jest taki, że robię 5 na 5 i Lisu utyka. Utyka, bo mnie noga boli. No nie! 5 na 5 nie trafia, nie. Mi to pasuje. Dobre. Nie. Albo luta! Nie. Normalnie zaliczone. Siedzi. Ładna. O, teraz tak. Oj. Czyli... 2 chyba. We are the champions. Chciałem dodać troszeczkę dramaturgii, ale udało dobra, się wygrać. Dobra, jakieś śmieszne rzucanie. Zaraz pobronimy coś i zobaczycie. Kurczę, kto jest najlepszy.
takim razie pierwsze wyzwanie za nami, teraz będzie zdecydowanie śmiesznie, bo czas na sam chłopaki pozbyli się właśnie mikroportu, który powędrował do Dawida, dlatego że to on będzie egzekutorem, no i oczywiście jeden z was, panowie, więc cztery rzuty karne, przepraszam, że nie rzuty karne, tylko sam na głowę. Zaczynasz ty, Lisu, bo ty zaczynasz ostatnio, tak? Proszę bardzo. Zaczynam. Jak już tak zaczynasz dzisiaj, spoko, ładnie. Spoko. Proszę. Nie, że zaczynasz bronić, czy strzelać? Bronić. A, to jest piłkę. Dobra. Może tak być. Dawidku, dawno nie kopałeś. W tym miejscu to słuchaj, nigdy się chyba nie znalazłem. Czujesz dyskomfort? Półtorej roku temu się tu znalazłem. Czujesz dyskomfort delikatny? Ja wolę stać tam. Patrz, w bok tylko. Ale chciał go przeszyć! On się chciał za te dziurki rozdzielczyć. Nie, dobra, nie, tego się nie spodziewałem, takiego agresywnego wyjścia. Wyjazd od razu, kurde. O, to już problemy są. To może być śmieszne. Ojej, 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 ojej! Tak się kończy zabawa właśnie, dlatego trzeba pewnie kończyć po długim słupku, a nie jakiś... Kurde, ale się odpaliłem dzisiaj, masakra. Ty to może stań na bramce w klubie, kurde, bo widzę, że... Wyniki ma... Dawid pasa. No co on ten środek, tak Dawid? Dwie dziury szuka. Nie ma dziur. Jakie, a co oni są czytani? Jak książeczka, normalnie dzieci z bulerby. Masakra. Dobra, dobra. Wiedziałem. Ej, to jest, uważam, że to jest niezgodne z zasadami, ponieważ mój wzrost nie odpowiada na takie rzeczy. Jakbym miał trochę więcej, to bym to złapał. No i tak trzeba, widzisz, Dawidku. Myślałem, że ten, że zmyli w drugi róg, ale strzelił tak, wiecie, z dużego paluszka. Ale widzisz, nie jest tak łatwo, nie jest tak łatwo. Nie, ja wolę być sam ewidentnie, słuchaj, tutaj jak mam to tysiące myśli, nie wiem, co mam zrobić. Ojej, ojej. Ale szuka tej dziury cały czas. On za te wszystkie odcinki chyba. Lekceważąco strasznie, Dawidku, lekceważąco. Daję mu taki bilet zaufania, żeby jeszcze mógł obronić, ale nie wykorzystał go. Kamil! O takich szczegółach nie mówimy. Wystarczy, że trafię swoje dwie i koniec zabawy w tej konkurencji, więc... Kurde! Ojej! Nie tak! Nie! Ojoj! Ale pojechał, spotkamy się dopiero, Kamil, w zimie tymi saniami. O, ładnie! Kafuj! Brawo, brawo. Kurde, myślałem, że mu krzywdę zrobiłem, ale dobrze, dobrze. Rainbow Ball Mastery. Oj. O nie! Nie! O Jezu! Kamil! Zemsta. O Jezu! Tego bym się nie spodziewał nigdy. No ale to jest przesada, ty. Blista daje trzy w środek, a mi tu mięcie, tu lobby. No to jest... Ty, a Blista tak. Biegnie, biegnie. Ja wam muszę powiedzieć, że tutaj kolega przyjechał na świeżości, jak na razie wygrywa dwie na dwie konkurencje. Tak, no, może w klubie byś się pobronił, co? Nie będzie potrzeba. A ile to roboty? Ile to roboty? Słuchajcie, teraz trzecia konkurencja woleje i ja na to czekałem, bo naprawdę może wyjść śmiesznie. Dawid w końcu się może odegrać. Dzisiaj ma w ogóle taki odcinek, że może się odwdzięczać za wszystko, co mu złego zrobili. Lisu, zaczynasz tradycyjnie. Piłaczka nie dla ciebie. My bierzemy wszystkie. Dwa woleje Dawida, przepraszam, trzy Dawida i dwa Kamila. Dobra, idę wygrać trzecią konkurencję na razie. Dobra. Oh!
Brawo! Rafałku! O! To jest takie klasyczne wyjmuj. O, to. Spróbuj do tego. O! Nie, padła, nie padła. Ładnie. Obronił, widzisz? Ja bym to złapał. Kurwa, już myślałem, że nie wpadnie. Kurde! Dawid, widziałeś, jak to się robi? Ale chłopu, co się teraz odbiła 10 razy tam. Ale złapał. Niech cię szlak trafi. Trzecia konkurencja za nami i w takim razie mamy wynik 2-1 dla Lisa i ostatnia przed nami. Klasyczne rzuty karne, no nie mogłem tego wam podarować, bo jednak lubię po prostu jak bronicie rzuty karne. Mi się to podoba, wam pewnie mniej. Będziesz też strzelał. Tak naprawdę, 2 karne Dawida, 2 karne Kamila, 2 karne Lisa. Zobaczymy jak wyjdzie. Ty pierwszy bronisz Lisu, tak? To już klasyka. Jak Kamil teraz wygrasz, to będzie dogrywka, ale zobaczymy. No powiem ci, Dawid, karne ci lepiej idą niż woleje. Ojej! Jakbym miał tak 2,40 m, to może. Hurricane. Ojej! Tak? Tak. Kurde! Mówiłeś, że wiesz. A, po łapkach. Kurde! Ja to. Wyczuł. Kolejny Ancymon. O, bez szans. Pierwsza w kół generalnie. O, że wcinałem się, że w środek. Może miała być środek, Kamil. Wiedziałem, że stałem w środku. Jest, pierwszą w życiu obronił. Ale mu wyjął, ty! Mówiłem, że może być dogrywka i tak też się stało, także Kamil szanuje za tego karniaczka wyjętego. A już zajechany się, Jezu. Ciężko na ramce? No, lepiej pobić. Na twoje usprawiedliwienie powiem, że w lidze robimy tak samo. Podpuszczamy przeciwnika, a potem kasujemy i potem są 3 punkty, także... A propos kasowania, to teraz wam zostało tak naprawdę oddać po strzale z dystansu. Między sobą to już rozegrajcie, kto wygra odcinek. 2-2, decydujący strzał i kończymy. Jeszcze raz? Ja pójdę pierwszy. Para. Macie fajnie rzucie. Tak blisko, no! Jak Superman! Kurde, no pod pachą. Not even close. Ciemno to poszedł. Ale czyta po ruchu ciała, gdzie ja będę strzelał i on wie od razu, więc... Cóż, na własne życzenia. To co mam powiedzieć, no Decha niepokonany, Neumayer niepokonany. O Jezus, pobijany jestem, cały zmęczony. Panie. Nie było tego w kontrakcie z SNK.
No muszę wam powiedzieć, że tutaj się niewiele zmieniło przez te prawie 2 lata, bo Kamil po raz kolejny najlepszy, także ja, mordo, gratuluję, widzę, zmęczony bardzo. Danke schön. więcej nie umiem, tak się nie popiszę. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się również podobało. Oczywiście łapka w górę. Zapraszamy na nasze Instagramy, macie tutaj. Zapraszamy na kanał do Lisa. Tam też wbijajcie. Rafał, jeden odcinek, jak będziesz bronił w lidze, poproszę. Chętnie obejrzę. Chyba by mnie, nie wiem, trener powiesił. Na bramce? Skontuzuje wszystkich bramkarzy, którzy istnieją, i będzie musiał wtedy. Zobaczymy. Ja chętnie oglądam, łapkę w górę zostawię. Widzimy się kolejnym razem. Piszcie w takim razie, kogo byście chcieli zobaczyć kolejne piłkarskie wyzwania. To byłoby na tyle. Na razie i piona.